Cześć! Dziś pokażę Wam, jak grać w Abyss Conspiracy. W Abyss Conspiracy będziemy dobierać lordów do naszego senatu i zbierać perły, a także otwierać różne lokacje. Jest to bardzo uproszczona wersja Abyss, która trwa jakieś 10 do 20 minut, w zależności od tego, ile osób gramy. Jest to gra od 2 do 4 graczy i jest bardzo łatwa w ustawieniu. Tasujemy talię lordów, tasujemy talię lokacji, kładziemy tutaj znacznik perę na 0 razem ze znacznikiem 5 punktów i każdy gracz otrzymuje 5 znaczników w różnym kolorze. Wybieramy pierwszego gracza i taki gracz ma do wyboru. Zabiera 1, 2, 3 lub 4 karty ze stosu lordów, wybiera sobie jedną i odrzuca pozostałe. Tutaj są punkty za danego lorda, oczywiście ich rasa i tutaj jest bonus. Lordowie dają nam klucze, dają nam perły, dają nam możliwość zmieniania kart w naszym senacie, dają nam możliwość odrzucania kart, albo dają nam po prostu bardzo dużo punktów. Nasz senat składał się będzie z 15 lordów. Będzie to 5, 4, 3, 2 i 1 lord. Pokażę Wam, jak się gra i na końcu, kiedy już będę miała 15 lordów, powiem Wam, za co dostajemy punkty. W tym wypadku wezmę żółtego lorda. Zawsze musi iść tutaj po lewej stronie. I odkładam tych dwóch lordów na stos lordów odrzuconych. Każdy musi być w swoim osobnym kolorze, w osobnej talii, ale za każdym razem, kiedy odrzucamy nowego, musimy na uwadze trzymać te symbole, musimy widzieć wszystkie symbole, które zostały odrzucone. Teraz kolejny gracz bierze jakiegoś lorda, powiedzmy, że wybierze zielonego z perłami i odrzuci żółtego. Ten gracz wziął właśnie tego zielonego lorda i on ma dwie perły na swojej karcie, zatem przesuwamy znacznik tutaj na 2 i w tym wypadku ten gracz ma najwięcej pereł, więc ten znacznik 5 punktów przechodzi na jego stronę. Ja w tym momencie wezmę tych dwóch żółtych lordów, dołożę ich do swojego senatu, to daje mi 2 srebrne klucze, które pozwalają mi dobrać lokacje. Mogę albo wziąć te lokacje, albo wziąć 1, 2 lub 3 z tego stosu, dobrać jedną, resztę odrzucić. Podoba mi się ta lokacja, ponieważ daje mi 3 perły, zatem kładę ją tutaj, blokując wszystkie klucze, które były zagrane do tej pory i wtedy zaznaczam, że ja mam 3 perły i ten znacznik 5 punktów przechodzi do mnie. I teraz znów jest kolej mojego przeciwnika. On te 3 karty zabiera. Tu jest czerwony z 2 perłami, zielony z 1 kluczem i niebieski ze złotym kluczem. On weźmie, powiedzmy, tego niebieskiego, chociaż nie, on weźmie zielonego, bo on zbiera zielone i odrzuci tego niebieskiego i tego czerwonego lorda. Ja wezmę wtedy tego czerwonego do mojej kolekcji i dodatkowe 2 perły. I jedziemy dalej. Mój wybór, jego wybór, on bierze 2 karty, tym razem jest to czerwony i żółty lord. Obydwa mają klucze, obydwa mają srebrne klucze. On widzi, że ja zbieram czerwony, więc on weźmie tego czerwonego lorda z kluczem i odrzuci tutaj tego żółtego. Tym on ma 2 klucze, dobiera 2 lokacje, sprawdza, które mu się bardziej podoba. Temu daje 1 punkt za srebrny klucz. On ma już 2 takie klucze, więc powiedzmy, że weźmie taką lokację. No i teraz moja kolej. Ja dobiorę 3 karty. Jest to czerwony z kluczem, żółty z perłami albo niebieski ze srebrnym kluczem. Wiem, że tam jest dużo kluczy, właśnie czekają na mnie, ale one nie są, te karty nie są w tym kolorze, jakie bym chciała. A zatem powiedzmy, że wezmę żółtego lorda z perłami, a nie, bo on idzie tam na koniec. To wezmę czerwonego jednak, czyli odrzucam tego żółtego, odrzucam niebieskiego i ten czerwony lord idzie tutaj. I teraz mój przeciwnik, on patrzy, co tutaj jest dostępnego, mógłby wziąć, powiedzmy, że on weźmie, on nic nie zbiera tak naprawdę, on chce mieć czerwone teraz albo więcej czerwonych lordów, żeby mu się tam dołączyły do jego rodziny, więc weźmie 3 karty i znów spojrzy i ma czerwonego lorda i jeszcze on ma na to srebrny klucz, więc super, wszystko mu się podoba, tu odkładamy i są tutaj z 3 niebieskich lordów czeka na wzięcie, także to jest coś, o czym warto by było pomyśleć, ale ja wezmę tych 2 żółtych, ponieważ ja wtedy już dokładam je tutaj do rzędu pod spodem i tu mi się tworzy już większa rodzina lordów, która będzie mi dawała więcej punktów na koniec gry. No i znów mój przeciwnik teraz bierze, o ja dostaję kolejne 2 perły za tego lorda. Mój przeciwnik bierze 2 karty, jest to żółty i niebieski lord.
On weźmie tego niebieskiego, ponieważ daje mu kolejny srebrny klucz i on wtedy wybiera jakąś lokację, weźmie powiedzmy dwie. O tutaj ta na przykład lokacja pozwala na używanie dwóch kluczy różnego koloru do otwierania lokacji, więc powiedzmy, że weźmie tę lokację i tutaj ta jest dostępna również dla mnie. No i teraz moja kolej, czy ja chcę tych niebieskich lordów? Wezmę tych niebieskich lordów, to otworzę lokację. Tak, powiedzmy, że to zrobię. Czyli teraz biorę tych trzech niebieskich lordów. Wezmę srebrny klucz tutaj, złoty klucz tutaj i tego lorda tutaj. Czyli mam kolejną perłę na moim radarze. No i tutaj dostaję lokację, czyli powiedzmy, wezmę dwie karty. Ta karta pozwala mi na usunięcie wszystkich poprzednich lokacji, które są dostępne, a ta daje mi punkty za mojego zielonego lorda, który ma najwięcej punktów. Żadna z tych lokacji, tak, nie mam żadnego zielonego lorda, czyli te odrzucę, te zabiorę, a te lokacje zostają z powrotem wtasowane w talię. No i teraz mój przeciwnik znów dobiera kartę, powiedzmy, że weźmie dwie. Jest to żółty lord, on nie chce żółtego, on chce czerwonego, dokładał do swojej rodziny czerwonego lorda. Ja zabieram te dwa żółte i ten pozwala mi na usunięcie jednej karty stąd. Jest to kolejny żółty lord, a ten pozwala mi na zamienienie dwóch lordów miejscami i ja zamienię w tym momencie tych dwoje lordów, żeby do swoich tutaj rodzin pasowali. Kiedy zamieniam miejscami lordów, nie mogę zamienić tych, którzy zostali zablokowani właśnie przez klucze. Tutaj kolejną perłę tutaj do mojej kolekcji. No i teraz mój przeciwnik, on zabierze powiedzmy tego zielonego lorda. I teraz ja mogę albo zabrać tego żółtego, który daje mi złoty klucz. A chyba tak zrobię. Zabiorę tego żółtego, on mi daje złoty klucz. Zabieram, powiedzmy, wezmę trzy lokacje tym razem. No i znów mamy najwyżej punktowany zielony, najwyżej punktowany fioletowy. I to są trzy punkty. I mój przeciwnik nie może brać więcej niż dwóch lordów. No to wezmę tego, bo tych innych lordów nawet nie posiadam. Czyli mój przeciwnik teraz bierze dwóch lordów. On zbiera zielone, odkłada żółtego. Ja zbieram żółte, dostaję kolejne dwie perły. Tu muszę odwrócić to, żeby mieć tu więcej pereł. I znów mój przeciwnik dobiera dwie karty. Dwóch żółtych lordów. Jeden z kluczem, jeden z perłą. On weźmie tego z kluczem, bo on dostaje punkty za klucze, a ja dostaję tego z perłą. Ja mam tutaj teraz 15 lordów w moim senacie, to znaczy, że moi przeciwnicy dostają jeszcze jedną kolejkę i wtedy liczymy punkty. Zatem nie mam żadnych fioletowych, niebieski, mój najwięcej punktów to jest ten, 4 punkty, najwyższy żółty to ten, najwyższy czerwony to ten i nie mam żadnych zielonych. No i mam cały czas te 5 punktów za moje perły, czyli w jaki sposób liczymy punkty. Niestety gra nie dodaje nam żadnego notesika, w którym możemy zapisywać punkty, więc trzeba liczyć wszystko w głowie. Zatem dostajemy punkty za najwyżej punktowanych lordów, czyli za najwyżej punktowanych lordów, czyli dostaję 3, 6 i 4, czyli 13 punktów za lordów. Za lokację dostaję 3, 6, 9 punktów. Za perły dostaję 5 i teraz moja największa rodzina lordów to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 żółtych lordów razy 3 punkty za każdego to jest 30 punktów i to daje mi 49, 54, 57 punktów. Taki jest mój wynik. Tak wygląda gra w Abyss Conspiracy.